Witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, większość z Was już otwierała Just Kick It. Ja jak byłem teraz w Polsce, również sobie zakupiłem tą gazetkę. W środku są karty, które praktycznie mam, oprócz tego Mario Götze, gdyż ona właśnie wyszła w Just Kick It. Cztery, jak wiecie, saszetki. Otworzymy sobie zaraz je i zobaczymy, czy coś fajnego wpadnie nowego do albumu. Jak zauważyłem, karty są dość poniszczone. Nie wiem jak u Was to było, ale są dość powyginane. No te tutaj akurat nie są aż tak tragiczne, ale też bym się mógł doczepić. Nie wiem, czy widzicie tutaj taką rysę, jak leci przez kartę. To jest właśnie to, że te saszetki leżą jedna na drugiej. Wszystko na sobie pougniatane. No i niestety tak to później wygląda. Mam nadzieję, że chociaż w środku tutaj w saszetkach nie będzie kart walniętych. Rzadkie karty. K-player Freddy Guarin z Interu i logo Corinthians. No, kolejna karta, chyba tam mi nawet brakuje. Want to watch Rafinha z Barcelony. Jest właśnie, o tym mówiłem, tylko tą kartę chyba mam. Nie mam napastnika. Goal machine nie mam. Want to watch Dabao Yu z Beijing Guan. Ale jak widzicie, rzadkie karty się trafiają. Trafiły w tym numerze Just Kick It. A tutaj mamy International Star Joe Hart, Fans Favorite Philip Lam i logo CSKA Moskwa. Muszę zerknąć, moi drodzy, co tam mi brakuje. Uzupełnię album, jeżeli coś wpadnie. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na moje następne filmiki. Pozdrawiam Was. Cześć.